Spożywanie alkoholu w trakcie ciąży może spowodować, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami, między innymi serca i innych narządów. FAS to skrót z języka angielskiego. Oznacza płodowy zespół alkoholowy. Czyli zespołu zaburzeń, który powstaje na skutek tego, że w czasie ciąży matka pije alkohol. I ten alkohol uszkadza dziecko. Mówi psycholog Magdalena Żurko. Objawów faz jest bardzo wiele. Te fizyczne i fizjologiczne są najbardziej wyraźne. To na przykład brak lub wyraźne spłycenie rynienki nosowej, cienka górna warga oraz niewielkie i szeroko rozstawione oczy. Dziecko może urodzić się z różnymi wadami z wadami serca, z wadami innych narządów. Może być niedorozwój niektórych narządów, może być brak narządu, może być zdwojenie niektórych układów. Także tych cech yy, i uszkodzeń może być dużo. U osób z zespołem FAS występują również objawy neurologiczne, takie jak niższy iloraz inteligencji, trudności w nauce, problemy ze zrozumieniem związków przyczynowo-skutkowych oraz objawy behawioralno-emocjonalne. Te charakteryzują się np. zaburzeniami zachowania, nieumiejętnością nawiązywania kontaktów, niskim poziomem empatii czy agresją. Diagnostyka FAS opiera się na współpracy wielu specjalistów. Sam proces leczenia jest dość trudny, bo uszkodzenia na skutek alkoholu są trwałe, nieodwracalne. Te działania powinny być podjęte również jak najszybciej. Najlepiej, żeby były podjęte w okresie już niemowlęcym, a jeśli nie, to do szóstego, maksymalnie do 10. roku życia. Terapia powinna być wieloprofilowa, nastawiona na pracę z deficytami, które posiada pacjent. We Wrocławiu od dwóch lat funkcjonuje poradnia diagnostyki FAS. W ubiegłym roku udało się w niej zdiagnozować aż 140 dzieci, mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego we Wrocławiu, Dominik Krzyżanowski. Jest to ważna poradnia, jedyna, czy jedna z niewielu w Polsce, wydaje się, że jedyna na Dolnym Śląsku, w którym to psychologowie, psychiatrzy, logopedzi oraz pediatrzy stawiają diagnozę u dzieciaków, które są obarczone dużym prawdopodobieństwem wystąpienia tego zespołu. Oprócz leczenia i diagnostyki nie można zapomnieć o profilaktyce, podkreśla psycholog i psychoterapeuta Agnieszka Famurska. Tych programów profilaktycznych jest bardzo mało, a powinno być o wiele więcej. Informowanie zwłaszcza kobiet o tym, żeby nie piły w ciąży w ogóle jest bardzo istotne. Regularne picie alkoholu przez przyszłego tatę również może mieć negatywny wpływ na rozwój nienarodzonego jeszcze dziecka. Potwierdzają to m.in. badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych.